Witam. Dzisiaj jest nowy rozkład jazdy. Otwarto peron drugi na stacji Łowicz Główny. Jest tymczasowe wejście na ten peron, ponieważ nie dokończyli jeszcze wind. Mamy pierwszy pociąg do Łodzi Widzewa. Coś się dzieje z telefonem. Dobra. Mamy pierwszy pociąg do Łodzi Widzewa. Na torze 8 mamy zamontowane labirynty. Tak jak były kiedyś na torze pierwszym, są jeszcze. Mamy pierwszy impuls. Wchodzimy na nowy peron drugi. Mamy po raz pierwszy od 2 lat wchodzę na peron drugi. Pociąg odjeżdża o 6:31, więc mamy jeszcze sporo czasu. Wracają pociągi na peron drugi do Łodzi. A ja się przejdę po peronie, pokażę wam, jak w zasadzie układ ławek jest identyczny jak na pierwszym. Tam, gdzie są na pierwszym peronie ławki, są też na tym peronie drugim. Przejdziemy się do końca. Chodzenie z rowerem. Uparłem się, żeby rowerem pojechać, chociaż tu jest niebezpiecznie przed wejściem na stację. Peron odśnieżony, ale drogi dojazdowe przed samą stacją, co napoleońska, jest niebezpieczna. Ulica Magazynowa tak samo, po części. Tutaj mamy bazę firmy Trakcja, wykonawcy, a ja się przejdę do końca. I tu mamy tak, numeracja torów się zmieniła. Kiedyś był tor 8 i 10. Teraz mamy po lewo tor 6 i po prawo tor 8. Idziemy do końca, zobaczcie. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że na tych ławeczkach będę sobie w przyszłości obserwował pociągi. Nie pod nastawnią, jak tam, tylko tutaj. Tak szybko, taki sam układ ławeczek jest tutaj na peronie drugim. Widać, że trochę ludzi tu już chodziło, oglądało, widać ślady wydeptane. Także już wiele ciekawskich osób tutaj było. Ten peron mógł być otwarty już wczoraj wieczorem. Ale tu mogą być też ślady robotników, którzy tutaj... Dobra. Idziemy do końca peronu. No jest ograniczenie, 20 jest przy wyjeździe z peronu. Mamy semafor. Dobra. Idziemy do końca peronu drugiego. I tutaj była nastawnia dysponująca, Łowicz Główny, zburzona. Jest nowy układ torowy. Z prawej strony to będzie chyba tor dla drezyny albo taki kozioł, żeberko ochronne tak zwane. Tutaj jak widać 20, tu też 20. Te przejazdy nie są jeszcze skończone, ograniczenie prędkości stałe. Znaczy nie, doraźne, przepraszam, bo pomarańczowe sierżanty. Także tak to wygląda. Pociąg ekologicznej kolei aglomeracyjnej do stacji Łódź Widze przez stację Łodzią jest Łódźka Liska podjedzie z toru 8 przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Mglisty poranek, mglisty niedzielny poranek, zimno, mróz. Na szczęście ta mgła troszeczkę się zmniejszyła. Nie jest tak jak było wcześniej. Wczoraj było tragicznie, nawet maszyniści nie widzieli wręcz semaforów. Musieli pytać dyżurnego, co pokazują. Jeszcze ma nie podane.
Zaraz jest odjazd. O, już ma podany sygnał. Dobra, kierowniczki nie będę nagrywał. Schowa. A, jeszcze ludzie wsiadają. Ostatni. Dobra. Odjazd. Pierwszy pociąg z peronu drugiego odjeżdża do stacji Łowicz, do stacji Łódź Widzew. Uruchomienie peronu pierwszego. Nowy rozkład jazdy. Niedziela 12 grudnia 2021 roku. Historyczna chwila. Odjechał się na przedmieście. To na przedmieściu też był remont sieci trakcyjnej. Cała linia od w zasadzie od Arkadii do Maniewic była remontowana. To jakaś niezależna inwestycja tutaj od przebudowy stacji Łowicz Główny. I zmiana już tego semafora. Tam jest 20 na godzinę jeszcze. Także widocznie nie jest to do końca zrobione. Idzie wprosto. Za chwilę skręci w prawo na łącznicę 532. No tutaj za bardzo nie mogę tego zbliżyć. Niestety, o, pojechał w prawo. Jest ten aparat, a telefon zoom cyfrowy niestety ma kiepski. No i pojechał na łącznicę 532. Impuls 36 WED 012 Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jako pierwszy pociąg z peronu drugiego. Pociąg intercity Kochanowski ze stacji Bydgoszcz Główna do stacji Rzeszów Główne przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia od podstawy Rzeszówki Główne. Wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 1, 2, 3 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 4, 5 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 6, 7, 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesuwki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu. W wagonie numer 4. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg intercity Kochanowski. Ciekawostka, to jest uszynienie grupowe, które jest, łączy się w tym słupie z szyną poprzez taki iskiernik, jak mówił mi znajomy. W starej sieci trakcyjnej każdy słup był podłączony do szyny trakcyjnej. Tutaj jest uziemiony, ale nie, ale podłączenie jest tylko w tym miejscu. Taka ciekawostka techniczna. Mamy już pociąg Kochanowski. 6:44 odjazd. A niebawem przyjedzie Łódzka Kolej Aglomeracyjna. O, Darta mamy. Na Darcie idzie. Po raz pierwszy na Darcie jedzie. Był na wagonach do tej pory. Trakcja go zasłoni. Nie. O, troszkę przed czasem odjechał. Jeszcze nie ma 44. ED160014 jako Intercity Kochanowski do Lublina, jeśli się nie mylę. Ale puściutki skład jedzie. Tu nie widzą mnie z nastawni. Okna zasłonięte wiatą. No i odjechał sobie. Przeszkadza ten pociąg trakcyjny. Czyli ten tor jeszcze nadal czwarty jest jako techniczny używany. Nie jest oficjalnie jeszcze otwarty dla pociągów, powiedzmy, do manewrów, czy do jakichś pociągów nie zatrzymujących się w Łowiczu.
Ale po raz pierwszy na darcie Kochanowski zawsze był na wagonach. Pociąg Telga Chemik ze stacji Płock do stacji Katowice przez stację Zgierz, Łódź, Widzew, Częstochowa, Zawiercie, Sosnowiec Główny wjedzie na tor 6 przy peronie 2. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. No jest na pierwszym peronie, obwinie na chemika. Trzeba się opowiedzieć może. Oby oni nie szli, jakieś ruskie tam są. Na chemika nie szli czasami. Mój pociąg Telga Chemik. Nowa trasa już nie przez Koluszki, tylko przez Główno Zgierz ma jechać. Przez Główno Zgierz, później przez Łódź i pojedzie. Czekajcie, panowie, gdzie się udają, czy chemikiem, czy... Trzeba im powiedzieć, bo widzę, że oni chemikiem chyba jadą. To niedzielę przerwony? A, ma zastępczy. Jazda na zastępczy. Jest problem techniczny jeszcze z podaniem semaforu. Odjazd na sygnał zastępczy. Tam nie było problemu na torze 8. Tutaj są jakieś trudności techniczne, także... Ale z Przedmieścia też będzie jechał zaraz ten pociąg do Włocławka. Łódzkiej kolei aglomeracyjnej. O, iskrzy. Jest iskrzenie. Delikatne na pantografię. A jednak jeden chyba pojechał tym pociągiem, a reszta poszła. A iskrzy trochę. Delikatnie. To też trzeba będzie poczekać na ten pociąg. On jest 7.06 jest, także tutaj na razie ten nagram kończę na razie. Pociąg Pełna Łódzkiej kolei aglomeracyjnej ze stacji Łódź Widzew do stacji Włocławek idzie na tor 6 przy peronie 2. Pociąg Pełna Łódź Karskiej do stacji Włocławek idzie na tor 6 przy peronie 2. Proszę zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Jedzie
na ten opóźniony do Włocławka. Przeszkadzam. Wygląda jak dyżurny peronowy. Ciekawe, że na rozkładzie Pelki nie był jako opóźniony. A mały skurcz. Tamten EIC musi pojechać kawałek, żeby był odstęp. Musi opuścić stację. Musi zwolnić tor i dopiero może ten podać semafor. Ten się opóźnił, to się wtórne opóźnienie robi. Zamykają przejazd na Mostowej. To się będzie podane. Zastępczy. Zastępczy podany. Idziemy. Autobus Komorzgatki ze stacji Czerniskiewnicy do stacji Kutno przy stacji Jaskowice-Rzeklin za pociąg Ełkałuskiej kolei aglomeracyjnej relacji. Kierniwice Kutno zatrzyma się przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej ze stacji Skierniewice do stacji Kutno przez stacji Jaskowice. Nie rusza jeszcze. Za pociąg Ełkałuskiej kolei aglomeracyjnej relacji Skierniewice Kutno zatrzyma się przed dworcem PKP. Coś z drzwiami się dzieje? Jest autobus o godzinie 7.24. Coś ucina. Podane ma. Coś się dzieje. O. Coś się zacięły. Coś z drzwiami się dzieje. Dostał rozkaz na pominięcie tego S1. System nieprzygotowany do nowego. Nie widzi. Jeszcze musi przeczytać dyżurnemu. Poleciał rozkaz i przez to jest opóźnienie pociągu. A był już wyświetlony zastępczy i nie odjechał. Czyli odjechał na S1, na rozkaz. Czy w takiej sytuacji pociąg może odjechać na S1, ale musi dostać specjalny rozkaz zezwalający na odjazd. Zastępczy był wyświetlony, ale coś nie wypaliło, nie wiem, coś z pociągiem było. Zastępczy wygasł i musiał być podyktowany rozkaz na pominięcie tego sygnału. Mocne opóźnienie, ponad 25 minut w pociągu do Włocławka. Już tak przyjechał opóźniony, jeszcze gorzej. Nowe tory dzisiaj w użyciu. Tutaj niestety zamknięte wyjście, jeszcze windy nie są gotowe. Tu zrobili tymczasowe dojście, nawet kosz na śmieci jest taki dziwnie umieszczony.
pochylnia. Ale jest wygodne dojście z rowerem, z bagażem, z wózkiem dziecięcym.